Witajcie, Anony. Chciałbym opowiedzieć wam dzisiaj o zupie szczawiowej, uber-raku, kwintesencji cebulactwa i głównym posiłku biedoty oraz wszelkiego marginesu społecznego. Ostatni raz miałem przyjemność jeść to gówno w przedszkolu i szczerze mówiąc, opuszczając jego mury, miałem nadzieję, że moja przygoda z przysmakiem plebejuszy skończyła się raz na zawsze. I wszystko mogłoby na to wskazywać, gdyby nie fakt, że 2 miesiące temu ojciec stracił pracę. Właściwie od tego zaczyna się cała historia. W domu zaczęło się cięcie kosztów na wszystkim, co możliwe, i tak odtąd woda Saguaro z Lidla została zastąpiona zwykłą kranówką. Do gotowania pierogów służyła woda z parówek, a celem oszczędności na ogrzewaniu ojciec wyciągnął z piwnicy farelkę, by oszukać termostaty. Okazało się to błędną decyzją, zajebiście, ale to zajebiście, kurwa, błędną decyzją. Stary nie wpadł na to, że czujniki pobierają temperaturę z otoczenia, a nie z kaloryferów, i nie dość, że wyjebaliśmy kupę kasy za ogrzewanie, termostaty pokazywały czasami po 26-27 stopni, to jeszcze rachunek za prąd przez tę jebaną farelkę wyniósł tyle, że jak matka zobaczyła, to zemdlała i trzeba było wzywać pogotowie. Od teraz oszczędności zaczęły się na poważnie. Sam, jako że jestem jeszcze w Lidzbazie, nie mogłem podjąć się pracy, a ojciec po tym, jak stracił robotę, zamiast szukać nowej, coraz więcej zaczął przesiadywać pod parasolem w osiedlowym sklepiku u jego znajomego Edwarda, a także ubiegać się o zasiłek w MOPS-ie. Żyliśmy trochę jak ukraińska klasa robotnicza, na niskim poziomie, ale wyżywaliśmy. Pewnego dnia matka wysłała mnie pod blok, żebym nazbierał szczawiu na zupę. Momentalnie wróciły dawne wspomnienia i mdłości na samą myśl. Stwierdziłem jednak, że nie ma tego złego, bo ciotka przywiozła akurat od siebie ze wsi 2 wkłady jajek, więc przynajmniej nie trzeba będzie wpierdalać samego szczawiu z wodą. Ubrałem klapki i wyszedłem z reklamówką przed klatkę. Matka udzieliła mi odpowiednich wskazówek, to też wiedziałem, że szczaw najlepiej obradza z tyłu bloku, koło balkonów, a największe zagęszczenie występuje na wysokości klatki numer 2. Cała operacja przebiegła zatem bardzo sprawnie i już po kilku minutach wracałem do domu z reklamówką wypełnioną świeżym szczawiem. Wchodząc do klatki, minąłem w drzwiach swojego sąsiada, pana Janusza, hodowcę królików, na co dzień bardzo sympatycznego i choć nieco introwertycznego, to na ogół miłego i przyjemnego dla otoczenia człowieka. Dzień dobry, panie Januszu, powiedziałem wesoło, jednak ten, zwykle odsłaniający nieco czoło spod kaszkietu i odpowiadający uprzejmie i z uśmiechem, tym razem nie powiedział ani słowa. Popatrzył tylko na reklamówkę, którą trzymałem w ręce, i z dziwnym grymasem wypisanym na twarzy udał się w stronę samochodu. Pan Janusz to wręcz dobry znajomy rodziny, a jego żona jest moją nauczycielką z polskiego i ogólnie utrzymujemy dobre relacje sąsiedzkie. Nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się kolejnego dnia. Wychodząc z domu, omal nie wdepnąłem w wielkie, ukręcone centralnie na naszej wycieraczce gówno. Właściwie do końca nie wiedziałem, jakie zwierzę, czy pies, czy człowiek było zdolne ukręcić takiego sułtana, niemniej 6 szwów na okrężnicy po czymś takim murowane. Przez chwilę zdębiałem. Zawinąłem zawartość w wycieraczkę i razem ze śmieciami wyjebałem ją do kosza. Dopiero po jakimś czasie wszystko zaczęło mi się łączyć w całość. Przez tydzień padał deszcz. Dziwne sytuacje przestały zachodzić w moim życiu i wszystko wydawało się normalne. Kolejnego dnia matka wysłała mnie po szczaw na zupę. W moim rankingu zup szkalowanych wciąż piastuje ona wysokie miejsce, tuż za grzybową. Jednak ostatnia wersja z jajkiem od ciotki ze wsi nie była taka zła, a jak wiadomo, musieliśmy lecieć po kosztach, gdyż stary wciąż pozostawał bez pracy. Wyszedłem więc grzecznie, bez gadania, tym bardziej, że dzień wcześniej dotarła świeża dostawa jajek ze wsi. Zbierając kolejne liście, spotkałem panią Janinę, akurat wyprowadzającą swojego psa raz jamnik na spacer za blok. Zazwyczaj uśmiechnięta, teraz popatrzyła na mnie z podełba. Od tygodnia miałem nieodparte wrażenie, że wszyscy sąsiedzi się na mnie dziwnie patrzą. Pani Jasia podeszła do mnie i tak jakby chciała, by nikt jej w moim towarzystwie nie widział, zdradziła mi całą tajemnicę. Okazało się, że wcześniej wspomniany pan Janusz, hodowca królików, ma absolutnego pierdolca na punkcie szczawiu, który rośnie za blokiem. Co dzień dogląda go, ponoć nawet nawozi, a po zmroku zbiera dla swoich królików, ponieważ zebrane wtedy liście wykazują najlepsze nawodnienie i właściwości. Wszyscy wiedzą o szlachetnym przeznaczeniu szczawiu, a niektórzy nawet wychodząc z psem na wieczorny spacer, pomagają panu Januszowi zbierać plony. Wszyscy na osiedlu wiedzą o tym od lat, że nawet najmniejsze nadypnięcie na liście rosnące pod blokiem może skończyć się śrutem w dupie wystrzelonym wiatrówką z balkonu na 3. piętrze. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. Tylko kurwa nie ja. I tak, problemy starego z nerkami, diagnoza złogi szczawianu wapnia, kamwica nerkowa, krzywe spojrzenia sąsiadów,
spuszczone powietrze w oponach, gówno na wycieraczce i pizda z poldonu na koniec roku. Wszystko za sprawą jebanej zupy szczawiowej.